A co jadłeś na śniadanie? Kanapkę razową z żółtym serem, pomidorem, pieprzem i solą. Jest jaka przygotowana odpowiedź, pewna profeska. Nie, no bo przed chwilą jadłam, więc w samochodzie już to jadłam, bo z kolei jadłam późno kolację, więc nie chciałam jeść za wcześnie. Okej. Okay. A często masz przed rozmową takie pytanie, co jadłeś na śniadanie albo co jadłeś na obiad, czy nie? Nie, ale w 3, 5, 7 w piątki rano mam taki cykl i tam właściwie zawsze mówię, co jadłam na śniadanie. Okej. Okay. Dobra, to możemy zaczynać. Jakie był było zdziwienie, kiedyś powiedziałam, że pizzę odgrzewaną, i potem ta Co? dziennikarka mówi: Co, przepraszam, że zadałam Ci to pytanie. Ja mówię, no ale może tak mam. Szczerze odpowiedź. Mogłam skłamać, ale się nie wstydzę. Dobra, to lecimy. Nagranie i produkcja Studio Plac. Cześć, tu Krzysiek Grzyman. Słuchasz zielonego podcastu, czyli rozmów o przyszłości i klimacie. Gościcielem zielonego podcastu jest Katarzyna Bożejewska-Sztur, psychodietetyczka i dietetyczka kliniczna i autorka wielu książek. To Dzień dobry. Witam. jest 13 albo 14. No właśnie, tak się Dieta Planetarna. Ciężko. Witaj. Witam. Czy Ty, jak nagrywasz swój podcast, albo jak prowadzisz audycję w radiu, długo się zastanawiasz nad pierwszym pytaniem, które zadać? Nie. Ja w ogóle mam poczucie, że nawet jakbym bardzo tak się przygotowała i chciałabym napisać pytania do gościa, to nie jestem w stanie, bo potem i tak jak się z kimś spotykam, to wychodzi zupełnie coś innego. <grytanie> nie, trochę się, na tym, trochę się nad tym zastanawiałam, bo też zastanawiałem się nad pierwszym pytaniem do tej rozmowy. Dobra, to jestem... Czekam. Eee, nie, to chyba padło właśnie, to było to. A właśnie mnie wspomniałem, że nagrywasz też swój podcast, więc od razu polecamy. Zresztą Twoja Dziękuję. podcasterska kariera już trochę trwa, no bo był też podcast dla Zwierciadła, e, audycja dla Tok FM, e, wspominałeś tak. przed rozmową. Tak. Super. E, a skąd zainteresowanie w Twojej karierze psychodietetyka i dietetyka klinicznego klimatem i planetą? Ja jestem córką biolożki. I moja mama zakładała w Toruniu pierwsze Centrum Edukacji Ekologicznej i to w ogóle było chyba drugie Centrum Edukacji Ekologicznej w Polsce. Mega. No więc troszkę nie, miała, nie mam wyjścia. Pamiętam jak byliśmy No Znaczy wiesz, mogłabyś jeszcze kwestionować zmiany klimatu, no to no zawsze tak, jest ta droga. Mogłabym, ale to, to jakoś... No nie, inne rzeczy kwestionowałam z tych, które mi mama yy, przekazywała. I pamiętam, jak jeździliśmy na drugi koniec Torunia, gdzie był jedyny koszt do segregacji śmieci. I włożyliśmy cały bagażnik yy, posegregowanych papierów, plastików, butelki i tak dalej. No więc nie miałam wyjścia. Yy, a poza tym dieta planetarna, która jest dobra dla planety i, i ma no, takie konotacje silnie ekologiczne, jest też bardzo dobra dla nas i ja mam dla naszego zdrowia i ja mam poczucie, że yy, taka, taki multitasking to jest coś wspaniałego, więc jeżeli mogę stosować sposób żywienia, który jest dobry i dla mnie osobiście, i dla planety, i jeszcze dla mieszkańców yy, krajów trzeciego świata, no to po prostu jest to najlepszy sposób, jaki można. Kurczę, chciałem ci pogratulować tej książki, bo jak czytałem sobie ten wstęp, myślę sobie, wow, w książce o jedzeniu tyle o klimacie, <laughs> tyle o emisjach, tyle no też takich wątków e, etyczno-rozwojowych. Mega, super. Dziękuję bardzo, no ale to nie ja właściwie wymyśliłam tę dietę, więc ten splendor to trochę nie dla mnie, yy, bo... No ale jednak ty starasz się ją popularyzować. Tak. A tak, wiesz, tak, można iść tak. zawsze trochę inną drogą, zawsze trochę <laughs> łatwiejszą drogą. Zawsze można postawić tylko i wyłącznie na ładne zdjęcia albo powiedzieć, że wiesz, jesteśmy teraz wszyscy komosę ryżową i mango i... No, tak, nie. Fajnie Kupia. To, ja, to jednak nie, nie w moim stylu. No bo właśnie jak mówię, ten, ten multitasking i to pokazywanie. Y, jaką może mamy sprawczość, i dla mnie brak poczucia sprawczości, czy właśnie taka niemoc, to jest najgorsza najgorsze chyba uczucie, jakiego mogę doświadczać, więc, y, więc działanie, które może y, poprawić jakoś świat czy nas, czy nasze otoczenie, to zawsze. Jest dla mnie bardzo cenne. No dobra, to zanurzmy się trochę w dietę planetarną. Mhm. To jest dieta, która z jednej strony jest dobra dla planety, a wiemy, że i nadmierna produkcja bydła, w ogóle produkcja przemysłowa mięsa, tak. hodowla przemysłowa zwierząt nie jest dobra dla planety, ekstensywne rolnictwo nie jest dobre dla planety, importowanie wszystkich produktów, wożenie ich po świecie też nie też najlepsze jest. wyjście, więc dieta planetarna zakłada, że i jemy mniej mięsa, i jemy bardziej lokalnie, i jemy bardziej sezonowo, nowo, no jednak z tyłu głowy mamy tę planetę, co wydaje mi się, że dla niektórych może być dużym wyzwaniem. Myślę, że tak i rzeczywiście jest sporo osób, które cały czas kwestionują chociażby zmiany klimatyczne. Mm. Ale są też takie, które się tym martwią, ale myślą sobie, kurczę, mam tyle rzeczy na głowie codziennie, nie będę jeszcze myślał o klimacie. Dlatego właśnie myślę, że na depresję klimatyczną, no to jest mm -hmm. świetne rozwiązanie ta sprawczość, ale wydaje mi się, że w, 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 ja teraz jestem w trakcie objazdu Polski i, i bibliotek w związku z tą książką, ale w wczoraj ogóle... Wczoraj byłaś pod Krakowem? Tak, wczoraj byłam pod Krakowem w Michałowicach. Trzy dni temu byłam w Rybniku. Ja w ogóle uwielbiam takie spotkania w małych miejscowościach, w, w, w bibliotekach. I rzeczywiście jest tak, że po prostu my tu w Warszawie możemy sobie myśleć i mówić o tych zmianach klimatycznych i roztrząsać czy oblewanie syrenki warszawskiej farbą, albo przyklejanie się do trasy łazien, ma sens, czy, czy jest złe. Ma sens. Moim zdaniem ma sens, ale, ale w ogóle te, te pytania nie rodzą się gdzieś w innych miejscach i, i my tym żyjemy jakoś tak bardzo intensywnie, a gdzie indziej nie. I jak ja zaczynam opowiadać o tym... I jak te zmiany wpływają bardzo na nas, a przede wszystkim jaki my mamy wpływ na te zmiany klimatyczne, że to nie jest geopolityka, Indie, Ameryka, Chiny. Chiny, tylko na przykład właśnie marnowanie żywności tak bardzo wpływa czy przyczynia się do emisji gazów cieplarnianych właśnie na poziomie tych wymienionych krajów, czy tam mieści się w, na podium. To nagle każda widzę w oczach tych słuchaczy, że każdy sobie myśli o tym, ile żywności zmarnował i wyrzucił ze swojej lodówki, na przykład. I jest to coś, co mam poczucie, że realnie przekłada się na taką codzienną ich praktykę i codzienność. I jest to kolejny argument za tym, żeby nie marnować jedzenia chociażby. I bardzo się cieszę, że w taki sposób też mogę od jakiejś może innej strony dotrzeć. Mhm. No, jak sobie pomyślimy o takiej codziennej sprawczości na nas w kontekście zmian klimatycznych, to tak, przede wszystkim powinniśmy chodzić na wybory i to jest super ważne. Tak. Mamy za chwilę wybory europejskie, koniecznie trzeba pójść i zagłosować na tych, którzy przynajmniej nie kwestionują zmian klimatu. Tak. Z drugiej strony to to, czym jeździmy na co dzień, mm -hmm. czy będziemy jeździli cały czas samochodem, czy jednak wybieramy transport publiczny, czy jak jest cieplej za oknem, może nie to dzisiaj rowerek. akurat, ale <laughs> chociaż udało się już spokojnie, to rowerek, no i jednak to, co mamy na talerzu. I to wpływa, produkcja żywności wpływa w zależności od tego, jak dokładnie będziemy liczyli, jakie dane weźmiemy pod uwagę, wyliczając to, ale nawet do 30% emisji gazów cieplarnianych, spowodowanych przez człowieka, to jest produkcja żywności. Mhm. I jeszcze jak sobie pomyślimy, że jedną trzecią potem my wyrzucamy tej żywności wyprodukowanej, no to w ogóle jest jakiś. Straszne nieporozumienie. Ale my mamy właśnie tę sprawczość, yy, idąc do sklepu i wybierając to, yy, co będzie lepsze dla naszej planety, ale też przecież to będzie lepsze dla nas. I na przykład w Niemczech teraz wprowadza się dietę planetarną w szpitalach. Z jednego, jeden z tych powodów to jest właśnie prozdrowotny. Drugi to jest taki, że edukuje się pacjentów, jak oni powinni się żywić w domu, czego u nas w szpitalach niestety w ogóle nie ma. A trzeci jest taki, że ta dieta jest po prostu bardziej ekonomiczna i tańsza, no bo jeżeli my wspieramy lokalnych producentów i kupujemy żywność od osób, które produkują tę żywność tuż obok, a nie sprowadzamy ją z daleka. No to jest to działanie wręcz patriotyczne i takie yy, oszczędnościowe bardzo. No tak, tylko że dla nas też pa bardzo patriotyczne jest robienie grilla, smażenie jedzenie kiełbas, mięso. jedzenie mięsa, no właśnie do tego dążę. A ty jesz mięso? jedziesz mięso w domu? Yy, wiesz co, yy, ja, nie, ja właściwie nie jem mięsa, ale nie mówię, że jestem wegetarianką, ponieważ mi się zdarza, bo mój szczególnie nastoletni syn yy, jest teraz na etapie, yy, że uwielbia mięso. Yy -y. yy, do niedawna było tak, że zdarzało się, że on to mięso jadł, na przykład jak w Chodziliśmy do restauracji, co nam się bardzo rzadko zdarza. I on tam wtedy zawsze, jak tylko mógł, to zamawiał sobie steka. Yy, teraz czasem kupujemy mu mięso do domu, bo jest... Bardzo nieszczęśliwy, a mamy wiele powodów do nieszczęścia nastolatka i do kłótni w domu z nim, więc już y, nie kłóćmy się o brak tego mięsa. Y, ale jeżeli on na przykład czegoś nie dokończy, to ja zjem to mięso. Mm -hmm. Nie dlatego nawet, że mam na nie ochotę, tylko po prostu wydaje mi się tak wysoce niemoralne wyrzucić potem mięso, że, że wolę je zjeść. Mm -hmm. A swoją drogą marnujesz dużo żywności? Cały czas trochę żywności marnuje, biję się w pierś. Yy... Wiem, że i tutaj yy, Wiesz, ja prowadzę jest życie fajne. z singla w Warszawie, więc <laughs> dla mnie marnowanie żywności praktycznie nie istnieje. No więc właśnie, ja tu się. Ja mieście. tu czuję. W, yy, może, że przerzucam winę na innych, ale ja naprawdę robię yy, minimalistyczne zakupy, albo właściwie często nie robię zakupów. Ale na przykład mój mąż, albo my też prowadzimy bardzo otwarty dom i często mamy gości, którzy przywożą coś do jedzenia i wtedy po prostu tego jedzenia mamy. Za Dobrze. dużo i to jest przyczyna marnowania jedzenia. Ale od kiedy prowadzę swój ogródek, i na przykład widzę, ile wysiłku kosztuje, żeby z jarmużu wyrosły listki, a potem jeszcze, żeby utrzymać te listki, żeby ślimaki ich nie zjadły, to nie zdarzyło mi się już wyrzucić jarmużu nigdy. Jak ci się wydaje, jak duży jest dzisiaj wpływ kultury, social mediów na to, co jemy? Wydaje mi się, że jak szukamy dzisiaj przepisów, to szukamy ich naturalnie w internecie, ale też mnóstwo inspiracji, ale też inspiracji do tego, jak jeść, nie tylko co jeść, czerpiemy chyba z social mediów i bardzo często pewnie już z TikToka, nawet nie z Instagrama tylko. Tak, wydaje mi, się, wydaje mi się, że ten wpływ jest olbrzymi, ale też jest trudny dla mnie do ogarnięcia. To znaczy, że jest tyle nurtów żywieniowych, które. Yy, jakoś tam pojawiają się i, i mimo, że wydawało mi się, że, że jestem na bieżąco w tym temacie, to jednak to się dzieje tak bardzo bokiem i, i jest bardzo dużo mód, y, czy pomysłów na żywienie, o których się potem y, dowiaduje, że już na przykład przeminęły. Y, a ja jednak jestem bardzo ściśle związana z nauką i, y, i bardzo sobie... Cenię naukę, cenię sobie badania naukowe, takie dobre badania naukowe. I trochę nie zwracam uwagi na to, co się dzieje i co może przychodzi nawet do mainstreamu i jest popularne, ale mi umyka ze względu na to, że nie jest to podparte taką solidną wiedzą fizjologiczną-biochemiczną. Mm -hmm. No, ale ludzie się potem tym kierują, nie? I, i pewnie też dieta planetarna ląduje tak naprawdę w tym katalogu, między innymi zupełnie mniej uzasadnionymi. Tak, tak, no bo, bo y, m, chociaż y, teraz spotkałam się z y, kilkoma tegorocznymi maturzystami, czy, czy osobami rok młodszymi od nich. I jak mówiłam, y, że napisałam książkę o diecie planetarnej, to oni wszyscy wiedzieli, co to jest. Opowiadali o swoich znajomych, którzy właśnie albo stosują, albo robili jakieś prezentacje, albo napisali e-booki z przepisami. Y, natomiast ich rodzice robili wielkie oczy i mówili, ale co to jest? Jakaś dieta kosmitów? Y, <grym <grym> także molekularna, Zależy tak od grupy wiekowej. I myślę, że jednak wśród młodzieży ta dieta jest bardziej popularna niż wśród osób w naszym wieku. No, tak samo z wegetarianizmem czy weganizmem wśród młodszego pokolenia. Tak. A właśnie, wracając jeszcze do tego mięsa, bo ten mhm. temat się gdzieś tam e, e, zawiesił w pewnym momencie. E, no dobra, to ty nie jesz mięsa, ale jesz czasami. Pewnie mhm. tak naprawdę flexitarianizm to jest tak. ta opcja. Chociaż ja nie lubię tego słowa, bo moim zdaniem to. Taki trochę naciągany ten fleksitarianizm, bo każdy się może pod niego podczepić. Nawet ten, który w sumie je dużo mięsa, ale powie, nie, no, ja to jest flektarian. Ale jeżeli ogranicza no, to już pytanie, jest to dobry nie? kierunek. No ja myślę, że myślę, że fleksytarianizm jednak bazuje na tym, że trochę ograniczamy mhm. przynajmniej to mięso i zastępujemy je roślinami, co jest właśnie zbieżne poniekąd z dietą planetarną, no, tylko tu mamy opracowane przez specjalistów bardzo dokładnie już ilości. Wyliczone ile gramów, którego produktu w ciągu dnia możemy spożyć. Ale ja myślę, że w ogóle taka, takie dopuszczenie do swojej głowy myśli, że możemy jeść tego mięsa mniej. To znaczy, że nie musi być to mięso na każdy posiłek, albo nie musi być codziennie. To już jest krok w dobrą stronę, przy czym 10 lat temu o wiele łatwiej mi było mówić w ten sposób. Teraz widząc, co się dzieje z klimatem i z ociepleniem klimatu, no to już z jednej strony chciałoby się krzyczeć i powiedzieć opamiętajcie się i przestańmy jeść to mięso yy, chociaż na jakieś Czas, a potem pomyślmy, jak to zrobić y, może lepiej i mądrzej. No ale wiem, że y, w, wtedy zostanę traktowana jako, jako terrorystka i, no. i to zadziała raczej jak płachta na byka. Tak. Y, więc, więc mi się wydaje, że mm, takim. Ja też w ogóle w moim podejściu dietetycznym mam mm, y, m, takie przekonanie, że lepiej jest mówić. Dołóżcie sobie strączków, bo według danych głosujemy 14 razy za mało strączków niż mm. jest to dobre dla naszego zdrowia, więc dołóżmy sobie te strączki. No i jak ja będę jadła strączkowe rośliny częściej, to naturalnie wyjdzie, że jem tego mięsa mniej. A my, wydaje mi się, że Polacy mamy takie bardzo silnie zakorzenione poczucie wolności, różnie może rozumianej, ale jak nam ktoś zabrania jedzenia mięsa albo picia mleka, no to po prostu teraz będę tym mlekiem się jeszcze oblewać w ramach protestu. Ze wszystkich badań gus te o strączkach, chyba najciekawsze. być <laughs> tak. publikowane regularnie, jak dane o inflacji. Ile by błędnik Lejemy, ja myślę, że można by tak strączków. co kwartał na przykład. No to byłoby super. To jest dobry pomysł. A to jest ciekawe, jak, to jest, jak są prowadzone te badania, pewnie jakieś dzienniczki ludzie prowadzą. i, i... No i, i myślę, że to też dotyczy sprzedaży, sprzedaży, więc możemy część tych strączków zmarnować, a nie, nie zjeść. No. no pewnie tak statystycznie to jedną trzecią patrząc tak. na to, ile, ile jedzenia marnujemy. marnujemy. No. E, e, to jeszcze zatrzymując się przy tych wątkach kulturowych, bo, bo powiedziałeś o tym, że dla nas to mięso jest takie ważne i to płachta na byka, jak ktoś ci zakazuje. Mhm. No właśnie to się musi zmienić, nie? i to się pewnie zmienia dopiero z pokoleniem. Kolejnym, że te starsze pokolenia e, też zmieniają dietę. Patrzę po moich rodzicach, hmm. oni jedzą bardzo mało mięsa. E, kiedyś jedliśmy w domu więcej. Ja jestem wege. E, moja dzieci też je mało mięsa hmm. i dzieciaki jedzą, bo, 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 bo są małe, lubią. Tak. E, ale tak pokoleniowo to się pewnie będzie zmieniało, nie? Ja znowu tu nie jestem chyba dobrym przykładem, ponieważ moi rodzice nie jedzą mięsa znacznie dłużej niż ja. Yy, no i... ale wiesz Twoje rodzice interesowali się klimatem before <gryw> tak, it was cool wiesz więc... Tak więc więc ale ale też myślę, że na przykład chociażby z tym mlekiem to że coraz więcej osób yy, Zaczyna albo odczuwać nietolerancję laktozy i myśli, że niekoniecznie muszą sięgnąć po to mleko bezlaktozowe, które moim zdaniem jakoś biochemicznie w ogóle nie jest mlekiem, i się niektórzy oburzają, że, mm -hmm. że napoje roślinne się nazywają mlekiem, a, a mleko bezlaktozowe jest ok, jak jest mm -hmm. mleko, no ale mniejsza z tym. I, są, I te osoby sięgają chociażby właśnie po te roślinne zamienniki mleka i może nie ze względów ekologicznych. Czy etycznych, no ale szukają jakoś sobie tych, tych innych rozwiązań. Więc ja myślę, że, że to się dzieje, no tylko niestety biorąc pod uwagę drugą stronę, dzieje się to za wolno. Skoro wyszliśmy na temat roślinnych zamienników mleka, temat bardzo bliski, prowadzę mm -hmm. dwie kawiarnie, temat się bardzo często pojawia w tak. rozmowach też z gośćmi i też budzi trochę kontrowersji, dlaczego myślę, że część klientów mm -hmm. po prostu tego nie rozumie albo nie chce zrozumieć, że jest dopłata do mleka roślinnego mm -hmm. w wielu lokalach, bo ją zlikwidowaliśmy i coraz więcej lokali w Polsce to likwiduje, No natomiast... Koszt litru napoju roślinnego, takiego dobrego, tak. a nie najtańszego, no jest zwykle dwa, trzy razy wyższy od mleka krowiego. No i fajnie, jeżeli przedsiębiorcy decydują się na to, żeby to jakoś zniwelować. Mhm. te różnice wynikają też ze złej polityki Unii Europejskiej, u nas się bardzo dużo dopłaca do produkcji, do produkcji... mleka. No właśnie. E... Dokładnie, no tę politykę pewnie też trzeba będzie w końcu zmienić. Miejmy na to nadzieję. Wybory europejskie niedługo, super, trzymamy kciuki. Ale z drugiej strony, jak widzę taki ruch, gdzie jest taki lokal w Warszawie, zresztą bardzo fajny, bardzo go lubię, który wprowadza dopłatę do mleka krowiego, pomimo tego, że to nie jest uzasadnione ekonomicznie, tylko po prostu chcę pokazać trochę absurd sytuacji. Ja sobie myślę, no, czy nie wchodzimy trochę na pole jakiejś wojny kulturowej, którą będziemy teraz toczyć wokół mleka w lokalach gastronomicznych? Czy to są? bo też nie idzie za daleko? No, w, w, ja bardzo unikam y, wchodzenia właśnie na taki grząski grunt i nawet y, dwa tygodnie temu spotkałam się z myśliwymi, którym tłumaczyłam, że jemy za dużo mięsa i że nie mm. musimy tego mięsa jeść. I miałam bardzo duży lęk w, w, w związku z tym spotkaniem. Miej broń. Nie, przy sobie nie mieli, <laughs> ale właśnie w trakcie tego spotkania też się okazało, że właściwie jak już dostali kiedyś pozwolenie na broń, to nie muszą przechodzić żadnych badań i te broń mogą mm -hmm. mieć i robić z nią e, troszkę co chcą. E, więc. To, ta obawa dalej pozostaje, więc ja byłam bardzo dyplomatyczna w naszej rozmowie, ale yy, mam poczucie, że jednak ich przekonałam. To znaczy, jak zaczęłam mówić o chorobach dietozależnych i chorobach, które wynikają z tego, że my jemy za dużo produktów odzwierzęcych przede wszystkim mięsa, ale też właśnie mm, nabiału tłustego i, yy, i, i jaj nieodpowiednich, no bo jednak. Myślę, że tu słuchacze są świadomi i wiedzą, czym się różni jajko y, ekologiczne od nieekologicznego. Tak, trujegniemy. <gryptewnia> <gryptewnia> tak, więc, y, więc ja widziałam, że ci, y, ci panowie mnie doskonale rozumieją i, i przytakiwali mi i, i, i kiwali głową i myśleli, ilu z nich i ilu ich bliskich cierpi na otyłość, nadciśnienie, y, y, jest po wylewie albo po zawale serca, y, choroby. Na nowotwory, i to bardzo im otwierało głowę. Więc mm. my, ja myślę, że jak Uświadomimy sobie, że my medycyna pozwala nam teraz żyć bardzo długo, i możemy sobie właśnie nawet nie mówię tu tylko o transplantacji, ale możemy sobie wstawiać sztuczne stawy biodrowe, soczewkę w oku, i tak dalej, i tak dalej, więc możemy brać przeróżne leki i żyć dłużej. Ale, ale komfort... fajnie jest zmienić dietę i po prostu tak. nie mieć problemu. I komfort tego życia jednak się zmienia i, i, i myślę, że niezwykle ważne jest przede wszystkim. Życie w zdrowiu. Mm. A co z tego, że ja będę mogła żyć jeszcze przez 20 lat jako osoba niepełnosprawna i właściwie totalnie zależna od mojej rodziny, i nie będę miała przyjemności z tego życia? No to. To ja wolę zmienić teraz dietę i cieszyć się tym życiem dłużej po prostu. Słuchaj, zaznaczyłem sobie tutaj w twojej książce, e, którą zresztą, której zresztą współautorką jest Urszula Minorczyk i nie zapominajmy o tym, tak. bo często się zapomina o współautorach tak. książek, więc tego nie róbmy. No i to jest taki rozdział jak jest w Polsce. No i tu są wszystkie grzechy, więc tak spożywamy zbyt dużo przetworzonej żywności. Tu moglibyśmy się zatrzymać w ogóle na 15 mm -hmm. minut, no bo jak żyć w mieście w dużym biegu, w dużym tempie, ty jeszcze wychowujesz, wychowujecie dzieciaki? I czasem z tej przetworzonej żywności mm -hmm. nie korzystać, gdy sklepy convenience, typu żabka, tak. rozwijają się w zastraszającym tempie i one na gotową żywność przetworzoną po prostu stawiają. Mm -hmm. Tam już nie masz z regału, wiesz, z, to, to, to nie jest warzywniaczek, to nie jest tak. sklep spożywczy z dawnych czasów tak zwanych, Ale masz... pamiętamy, tylko tam jest mnóstwo już gotowego, przetworzonego bardzo często Ale jedzenia. Ale jest też sporo nieprzetworzonego jedzenia, Są to sałatki. znaczy sałatki właśnie to na prawda. przykład, y, które możemy kupić, soki, jakieś koktajle i tak dalej, więc y, da się znaleźć ja w ogóle y, nie bywam w sklepach wielkopowierzchniowych. Bywam tam raz na, nie wiem, raz na pół roku. Jest to dla mnie przyżycie. No nie mów porówna, tego, bo może dostaniesz propozycję od Lidla na jakąś współpracę. <laughs> z wizytą y, w, w Disneylandzie i wtedy jestem zachwycona i chciałabym kupić wszystko i nie mogę uwierzyć w to, że można, nie wiem, szlifierkę do drewna kupić razem z, y, y, z jakimś, y, nie wiem, frytkownicą i, i... A masz w domu airfryera? No. Mam w domu airfryera Super, i frytki... Y, Frytki regularnie moim synom w ten sposób robię, ale też, nie wiem, boczniaki, na przykład, panierowane, robimy takie kołysanie. Albo po można tam rzucić. Tak. Można. No ale bo yy, mówisz, że nie chodzi o to, żeby Nie chodzę. Powiesz, nie więc ja mam troszkę spaczone patrzenie, bo dla mnie nie jest żadnym problemem zrobienie raz w tygodniu zakupów na targu. Yy. I mimo braku czasu, teoretycznie przygotowania z tego posiłków i, i zabrania ich ze za sobą. Więc moim zdaniem to jest taka, taka prosta ścieżka, w którą łatwo wejść, ale też myślę, że można z niej wyjść, bo teraz jest świetny moment, żeby pójść na targ i mamy tak strasznie dużo świeżych warzyw i owoców, że po prostu można tam się obślienić i kupić za dużo i potem zmarnować to, yy, bo, bo po prostu chce się jeść jak najwięcej tych rzeczy. To wracając do tej listy grzechów, teraz przeskakując z pierwszego miejsca na ostatnie. Zamiast wody pijemy słodkie napoje, ale mimo wszystko jesteśmy odwodnieni. Tak. Za dużo solimy i słodzimy, wiadomo. Jemy zbyt dużo mięsa rocznie. Statystyczny Polak zjada 61 kg mięsa, przy dopuszczalnych dla zdrowia 26,5, czyli jemy ponad dwukrotnie więcej. Nie zjadamy pięciu zalecanych porcji warzyw i owoców dziennie, robi to mniej niż 10% Polaków. Jemy za mało warzyw. No właśnie pewnie jemy, jak już jemy z kategorii owoce i warzywa, częściej wybieramy owoce. Owoce, tak. Tak, bo słodkie tak. ale powinniśmy mieć więcej warzyw. No i brakuje w naszej diecie witamin i mikroelementów. No bo nie jemy tych warzyw. A w ogóle najpopularniejszym w Polsce owocem jest. Wiesz co, owocem? Banan. Mhm, tak, to jest polski <noise> owoc. Też uwielbiam banany. przykro mi. <noise> yy, więc, yy, no ja... To jest <noise> ciekawe, nie? Bo powinno być jabłko po prostu. Tak, no ale, ale właśnie ten banan, nie wiem, może ze względów praktycznych, chociaż jabłko też się nie rozwali w torbie. No nie, ale bananem się najesz bardziej. No, może tak, rzeczywiście. Ja, ja z kolei y, obejrzałam y, kilka lat temu, czy już kilkanaście lat temu film y, o plantacji bananów mm -hmm. i o pryskach, y, które tam są stosowane i co się dzieje z pracownikami y, tych plantacji i przestałam jeść banana na bardzo, bardzo długo. Teraz są już łatwiej dostępne y, fairtrade'owe banany, mm -hmm. więc, y, więc mi się zdarza i zawsze wybieram pojedyncze banany w sklepie, bo one są takie biedne i y, 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 porzucone i też skazane na marnowanie to prawda. Y, żywności. Y, no ale Właśnie ja rozmawialiśmy wcześniej, że ja napisałam książki z przepisami na koktajle, i moim zdaniem to jest po prostu najwspanialszy... Nie no, ale powiedz, że cztery książki Napisałam cztery książki z przepisami na koktajle, więc można zmiksować i wycisnąć wszystko. I robiłam, ponieważ y, moja redaktorka Magda Holembała bardzo chciała, żebym napisała kolejną książkę, więc ja już naprawdę, y, wydawało mi się, że wycisnąłam wszystko w tych trzech książkach, a potem się okazało, że świetny jest sok z Brukselki, z y, cukinii y, y, i to wszystko można... Brukselka... Moje oczy otwierają się teraz szerzej. Brukselka z jabłkiem... I, mm -hmm. Albo cukinia z jabłkiem. W ogóle jabłko jest świetne do wszystkich okay. koktajli. Jeszcze można wyciśkać, czy jednak? Okay. Wyciśkać. Można do bendujesz. tego jeszcze kiwi na przykład dodać. Mm -hmm. I y, to są przepyszne, y, przepyszne, soki. Więc moim zdaniem koktajle. A ty jesz, a ty jesz kiwi ze skórką, czy bez? Bez okay. można Bo, jeść ze skórką. Ale ona, znaczy polski Podobno. kiwi, takie mały kiwi, to jem, bez, z, jem ze skórką mm -hmm. i nawet y, u siebie w ogródku wysadziłam w zeszłym roku, ale on kiwi ma takie włoski, to nie. No właśnie, ale ktoś mi ostatnio mówił, że można jeść ze skórką. No może można, ale to tak. Takie bym mm -hmm. włosy jadła. Mój y, y, starszy syn na kiwi mówił, jak był mały miał miał, czyli takie jajko kota trochę no to tak właśnie Kocie kociusieczka ja no bożę. ale przerwałem cię, bo mówię tak no więc tak. więc możemy w formie tych koktajli po pierwsze zutylizować różne warzywa które nam właśnie może już tracą świeżość i jędrność w lodówce no i to jest sposób na to żeby zjeść dużo więcej warzyw i yy, ogromne zdziwienie miałam jak wydałam pierwszą książkę z przepisami na koktajle i wszyscy znajomi mówili po tym że oni nic nie zmienili w swojej diecie poza tym że dołożyli te koktajle i chudną. I mówią, dlaczego tak się dzieje? A nasze ciało, ludzki organizm jest po prostu jakimś przegenialnym yy, tworem, który ma tysiąc systemów zabezpieczeń i y, będzie działał fantastycznie, jeżeli dostarczymy mu wszystkich składników odżywczych, które są nam potrzebne, czyli witaminy, minerały, przeciwutleniacze, przeróżne substancje, które znajdują się w roślinach. A jak nie będziemy jedli tych roślin, no to działamy na częściach zamiennych i to ciało oczywiście jakoś tam lepiej, gorzej funkcjonuje. No ale... Yy, ale wystarczy po prostu się dożywić, właśnie dać jak najwięcej tych warzyw, owoce do smaku, bo też y, uważam, że jedzenie powinno być smaczne, a nie, że jemy coś, bo jest zdrowe, ale zatykamy nos i w ogóle łzy nam lecą. Y, I w ten sposób możemy y, zadbać o nasze zdrowie, dobre samopoczucie, świetny wygląd, bo to też się odbija korzystnie na skórze, na włosach. Y, i paznokciach, ale dokładnie to samo, co się dzieje z naszym zewnętrznym. Dzieje się też z naszym wnętrzem i też nasze nerki i wątroba wyglądają i mają się lepiej, jak my pijemy dużo wody i jemy dużo warzyw. Eee, sobie, czas leci nieupłaganie, więc teraz wybór należy do ciebie. Bramka numer jeden, bramka <grymka> numer dwa A, czy bramka numer trzy? Yy, dwa. dwa. Po środku. Okej, okay, no dobrze. Zapisałem sobie taki wątek, sztuczna inteligencja. Czy uważasz, <grym> że sztuczna inteligencja nam pomoże w tym, żeby jeść lepiej, zdrowiej? w sposób może też lepszy dla planety. No bo są już takie aplikacje, w mm -hmm. sobie zrobisz zdjęcie lodówki i on ci powie, co możesz z tego ugotować. Nie wiem, czy to jest najlepsza droga do zrównoważonego jedzenia, mm -hmm. ale na pewno do niemarnowania żywności tak. już tak. Ale myślę, że te technologie nam pomogą. No bo jak sobie tak, wiesz, zdroworozsądkowo ktoś pomyśli, to tak. Wszystkie przepisy są już w internecie. Mm -hmm. Jakby wszystko możesz znaleźć. Wszystkie informacje o dietach możesz przeczytać w tak. książce. Tu też są świetne przepisy. Przepis na wegańskie kluski śląskie. muszę ci dostawać <laughs> książek. E, e, Piękne, no ale wszystkie te informacje są, tylko z jakiegoś powodu ich często nie stosujemy. Mhm. Jest też wiele wygód w naszym życiu. Można korzystać z diet pudełkowych. No, to, czy one są do końca zdrowe czy niezdrowe, mhm. jaki jest ich ślad klimatyczny, zostawmy na osobną rozmowę, Ty. ale dużo rozwiązań jest, a jednak z jakiegoś powodu bardzo często no, jemy tak jak jemy, tak? I też myślę, że część osób, nie wiem, zamawiając jedzenie w restauracji, ja to widzę, bo, bo, bo nie jemy mięsa, tak? Od, nie siedmiu lat mm -hmm. i często jak jestem w restauracji i zamawiam danie wegetariańskie, to patrzę na ten talerz i myślę sobie, mm, no szkoda, że nie ma białka w tym daniu, na przykład, nie? <grym> tak, tak. Myślę sobie, że gdybym sobie zrobił zdjęcie jakąś aplikacją i ona by to zeskanowała i powiedziała mi, okej, okay, to uzupełnij białko później. Mm -hmm. Czy myślisz, że ta technologia nam pomoże, czy to jednak jest takie bardziej w nas? Ja myślę, że może nam pomóc, ale Musimy zadawać na przykład odpowiednie pytania hmm. I, i tu już z jednej strony dział programistyczny, ale z drugiej strony właśnie jednak trzeba wykorzystać tę wiedzę i ja bardzo sobie cenię sztuczną inteligencję i bardzo mi to pomaga na przykład w przygotowywaniu się do audycji radiowych, natomiast łączę to z moją wiedzą, doświadczeniem, hmm. pomysłami... I myślę, że, że jednak ten element ludzki jest niezastępowalny, przynajmniej mam tak nadzieję, że tak to się utrzyma, ale Pogadamy jednak... w przyszłym roku, jak będzie, wiesz, na wersja chatu No i już nie my będziemy tu rozmawiać. I Tylko... nasze podcasty będą już nagrywane przez sztuczną inteligencję, tak. głosy będą zeskalowane i Więc, więc zobaczymy, co z tego wyjdzie, ale ja myślę, że jeżeli będziemy na przykład właśnie pytać, jak stworzyć zbilansowany posiłek, to może nam to pomóc. I hmm. myślę, że dużym problemem w niejedzeniu mięsa jest to, że my, że dla wielu Polaków problemem jest to, no jak nie kotlet i ziemniaki, to co mam zjeść? I dlatego też bardzo starałyśmy się i, i Ula stworzyła super przepisy, takie bardzo proste, bo gotowanie roślinne może być, czy jest naprawdę bardzo, bardzo proste, jest też tanie i odnośnie tego białka i tego niedoboru strączków, ja zachęcam wszystkich do tego, żeby sobie je po prostu namoczyć, by Zmienić wodę, znowu namoczyć, znowu wymienić wodę i ugotować bez pokrywki. Yy, porcje roślin strączkowych, czy to fasolki, czy soczewicy na przykład, czy, czy cieciorki. Soczewicy nawet nie musimy tak bardzo moczyć i, i ten. I jak gotujemy bez pokrywki, no to te wszystkie lotne substancje wzdymające mm, wylecą w powietrze. Yy. Wszystkie? No, w Obiecaj. większości. W większości. Bo to też jest tak, że one są dobre i odżywiają super mikrobiotę jelitową u nas, mm -hmm. tylko jak my za rzadko jemy rośliny strączkowe, to mamy za mało tych bakterii, które sobie z nimi poradzą, więc musimy, musimy swój przyzwyczaić organizm. swój organizm. Więc ugotujmy tam, nie wiem, 200 gram fasoli, trzymajmy ją w lodówce i sobie dokładajmy po łyżce do różnych posiłków. Jest to świetne, jeżeli chodzi o gospodarkę węglowodanową i obniża poziom cukru. Zmniejsza insulinooporność, daje poczucie satysfakcji z posiłku, bo białko powoduje, że jesteśmy mniej głodni. No i też jest to taki i najpierw po prostu róbmy, nie wiem, zwykłe danie z tą łyżką fasoli, a potem y, nagle będziemy mogli więcej innych y, ciekawszych rzeczy dokładać sobie. Tam. Byłem zaskoczony, jak przygotowując się do tej rozmowy, przeczytałem, że boczniki mają dużo białka. Tak. No w ogóle grzyby są strasznie niedocenione. Bo grzyby, Nie, ale grzyby kocham. Tak, grzyby mają prze... Bogate wartości odżywcze i mają bardzo dużo różnych substancji, które wpływają korzystnie na nasze zdrowie. I teraz te coraz popularniejsze już są różne grzyby, shiitake czy grzyby mun, które włączamy do naszej diety i one naprawdę nas odżywiają. Bo pamiętam, jeszcze na studiach mnie uczono, że grzyby to właściwie to jest tylko woda i, mm -hmm. i nie potrzeba ich jeść. No e, dobra, to jeszcze przejdźmy chwilę do bramki numer 3, bo ten temat mnie bardzo interesuje. Dobra. Psychodietetyka to jest w miarę nowa dziedzina nauki? No z 15 lat temu hmm. powstał ten kierunek na SWPS-ie. To jest połączenie psychologii i dietetyki. Hmm. I ja poszłam na psychodietetykę dlatego, że miałam poczucie, że mam dużą wiedzę, a nie umiem zmotywować moich pacjentów do zmian. Hmm. Okazało się, na studi tych studiach się dowiedziałam, że rzeczywiście wprowadzanie zmian jest bardzo, bardzo, bardzo trudne i energochłonne, ale teraz ta psychodietetyka też się troszkę zmienia, bo Jedzenie niesamowicie wpływa na nasze samopoczucie, a nasze samopoczucie wpływa na to, co jemy i bardzo się cieszę, że, że mogę i umiem łączyć te rzeczy ze sobą i naprawdę to czuć i, i Połączenie jelit i naszego mózgu jest bardzo silne i niepodważalne. Jeżeli my zadbamy o te jelita, i zadbamy o, jelita tak, i zadbamy o mikrobiotę jelitową, no to po prostu będziemy się czuli lepiej. I złe bakterie, które żyją w naszych jelitach, już abstrahuję od tego, że powodują po prostu duży dyskomfort nasz w życiu codziennym. Ja pracę doktorską piszę na temat zabać u pracowników biurowych i naprawdę no, tam wprowadzenie błonnika wody i ruchu. Powoduje jakieś totalne zmiany życiowe, nie tylko w takiej fizjologii, ale też w samopoczuciu, w wydolności i w tym, że nam się żyje lepiej. Więc dbajmy o siebie, o mikrobioty i planetę razem. Kurczę, temat twojej pracy doktorskiej to druga najfajniejsza rzecz po tych badaniach, to <głos》<głos》to, to, to w tej rozmowie, z o pracowników biurowych. Maga, i, i, i jak się robi badania do tego? No, Masz też y grupę kontrolną y i tam wprowadzają Tak Bardzo, bardzo mhm. dużą grupę. Jest cała masa takich ankiet i takich różnych badań na temat wydalania i samopoczucia, mm. które te osoby, ta moja grupa badawcza wy 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 wypełnia. Potem z tej grupy osób które mają zaparcia, robię takie szkolenie dotyczące właśnie błonnika mhm. i zdrowego stylu życia, radzenia sobie ze stresem. No i co jakiś czas przypominam im o tym, a potem zrobimy ewaluację i zobaczymy, mhm. co z tego wyjdzie. No ale już wiem, że wyniki są dobre. A, a na podstawie tej twojej wiedzy naukowej z psychodietetyki, mhm. to jak najłatwiej przekonać osoby do zmiany swojej diety? Yy, dając takie wymierne, krótkookresowe korzyści, okay. czyli właśnie nie, że dbamy czyli o planetę, o mm -hmm. tylko dbamy y, o siebie i o to, żeby za chwilę dobrze y, się czuć, mm. y, i żeby te zmiany wprowadzać pomalutku, i też, żeby nie zabierać, tylko dodawać. To znaczy, okay. ja nie mówię, nie jedzcie słodyczy, tylko ja mówię, jedzcie pełnoziarniste produkty zbożowe i rośliny strączkowe, co ureguluje cukier i zmniejszy y, y, chęć jedzenia słodyczy na przykład. Okej. Okay. A, a, a do kogo przymówi temat klimatu, do osób, które są już na to wrażliwe. Myślę, że tak, ale mam nadzieję, że też do osób, które właśnie chcą pomyśleć o swoim zdrowiu. Bo jednak stosując tę dietę planetarną, można naprawdę wyeliminować 50% chorób czy, czy, czy skrócenia życia z powodu właśnie nadciśnienia, hipercholesterolemii, nowotwory które w, w, po pandemii y, jakoś tych nowotworów jest znacznie więcej i ich, ich ilość y, y, pojawiają się znacznie częściej, a nowotwory piersi, nowotwory y, prostaty czy jelita grubego są bardzo ściśle związane z żywieniem, więc myślę, że taka obawa o nasze zdrowie i życie może być też y, dobrym powodem do zainteresowania się zmianą żywienia. Ale też kończąc naszą rozmowę, jaki jest twój ulubiony przepis z książki? No teraz na przykład szparagi z takim mm. solankowym, pieczone szparagi z solankowym serem i truskawkami. Za chwileczkę już będą truskawki. Jak się ukaże podcast, to pewnie już będą, więc, więc myślę, że to jest dobre. Okay, a następna książka o? Następna książka y, to jest Poradnik Pozytywnego Żywienia, która jest mi bardzo bliska y, i, i tam to będzie takie przekazanie całej y, mojej wiedzy, czy, czy większości mojej wiedzy i właśnie problemem jest dla mnie teraz stworzenie tej, y, tej kapsułki takiej. I jeszcze jestem współautorką książki o zaburzeniach odżywiania u dzieci i to jest taki bardzo smutny i trudny temat, no ale niestety one są, więc... Y, więc trzeba też i o tym napisać. Przemaglowałem Cię, bardzo Ci dziękuję za nasze wczesnoporanne wczesno spotkanie. <grystanie> <grystanie> Katarzyna Błażejewska-Sztur, psychodietetyczka, dietetycz, dietetyczka kliniczna, no i autorka książki Dieta Planetarna, i nie tylko tej. Muszę poszukać tej o koktajlach w takim razie, co o kolekcji czterech. Dzięki tak. bardzo za rozmowę. Dziękuję bardzo. Dzięki, że słuchasz Zielonego Podcastu. Aby nie przegapić kolejnego odcinka, kliknij subskrybuj. A jeśli podcast Ci się podoba, możesz go ocenić i polecić znajomym. Znajdziesz mnie także na Instagramie, LinkedInie i na Facebooku. Krzysiek Grzyman, do usłyszenia. Nagranie i produkcja Studio Plac.